Szanowni, chciałem przesłać wam rozwiązanie, czy porozmawiać z wami o tych zadaniach, które rozwiązywaliśmy na ostatnim kółku. No, pierwsze zadanie było takie. Mamy udowodnić, że spośród 11 liczb całkowitych można zawsze znaleźć 6 takich, że ich suma jest podzielna przez 6. No i wykorzystamy do rozwiązania tego zadania zadanie, które rozwiązaliśmy poprzednio, a mianowicie udowodniliśmy, że spośród 5 liczb całkowitych zawsze można znaleźć 3 takie, że ich suma dzieli się przez 3. No i w takim razie mamy 11 liczb. Z tych 11 liczb wybierzmy 5 i spośród tych 5 3 takie, że ich suma jest podzielna przez 3, a pozostałe 2 zwracamy do puli. No teraz jest 8 liczb, tak? Bo wyjęliśmy z 11 3. No z tych 8 znowu wybieramy 5, z nich znowu 3, których suma jest podzielna przez 3, a pozostałe 2 liczby zwrócimy. No i teraz mamy w puli 5 liczb, no i z nich znowu wybieramy 3, których suma jest podzielna przez 3, a pozostałe 2 już dalej nie będą nas interesować. No i mamy 3 różne trójki liczb, których suma dzieli się przez 3. No i przyjrzyjmy się teraz dzieleniu każdej sum tych trójek, ale nie przez 3, bo przez 3 to one się dzielą, a przez 6. No ile może być reszt z takiego dzielenia? No reszt z dzielenia przez 6 jest 6, 0, 1, 2, 3, 4 lub 5. No ale jeżeli suma takiej trójki ma postać 6k plus r, gdzie r to jest reszta, a k to jest jakaś liczba całkowita, ta część dzieli się przez 6, a to jest reszta, no to popatrzcie, r może być równe 0, wtedy ta suma trójek, ta suma 3 liczb dzieli się przez 6, czy może być równe 1, czy r może być równe 1? No nie bardzo, bo ta suma tej trójki to t musi być podzielne przez 3, a gdyby reszta była 1, to przez 3 nie byłoby podzielne, no bo 6 dzieli się przez 3, tak? Podobnie nie może to być 2, może to być, reszta może być 3, ale nie może być ani 4, ani 5, czyli mamy tylko 2 możliwości. Reszta z dzielenia przez 6 takiej sumy 3 liczb, które dzielą się przez 3, może być równa jedynie 0 albo 3. No i mamy teraz 3 sumy 3 różnych trójek liczb i 2 możliwe reszty z dzielenia sumy tej trójki przez 6. A więc z zasady szufladkowej wynika, że co najmniej 2 z tych sum dają taką samą resztę. No i ta reszta może być albo 0, albo 3. No, jeżeli reszta jest 0, no to jeżeli te 2 trójki dają, to są te, które dają resztę 0, no to ich suma to jest 6k, no bo reszta jest 0, plus 6l, bo reszta jest 0, no to to ewidentnie dzieli się przez 6, prawda? Bo i ten składnik sumy i ten też dzieli się przez 6. No a jeżeli te reszty wynoszą 3, no to pierwsza z nich to jest 6k plus 3, a druga to jest 6l plus 3. Tu pozwoliłem sobie przepisać to w takiej formie, mam nadzieję, że widzicie to, że to przekształcenie jest prawidłowe. W każdym razie te części dzielą się przez 6, no a suma tych dwóch trójek to też jest 6, w związku z tym i suma T1 plus T2 dzieli się przez 6, a zatem udowodniliśmy to, co chcieliśmy udowodnić. Jest 6 takich liczb, 3 z jednej trójki i 3 z drugiej, że ich suma jest podzielna przez 6. No i to było pierwsze zadanie, a w drugim to zajęliśmy się trochę, postanowiliśmy się trochę nauczyć algebry, czy też przydatności algebry i spojrzeć na to zadanie, które rozwiązywaliśmy w klasie na ćwiczeniach z myślenia, troszeczkę pod innym kątem, mianowicie obliczyć, ile wynosi suma, ile wynosi wartość wpisana w tym polu na samej górze. To jest piramida liczbowa i ona działa w ten sposób, że wartość w kolejnym elemencie tym polu tej piramidy to jest suma wartości w dwóch polach leżących poniżej, na których to pole wyżej się opiera. No więc jeżeli tu wpiszemy znowu w języku algebry jakieś zmienne A, B, C, D i E i te zmienne mogą oznaczać dowolne liczby, nie tylko 1, 2, 3, 4 i 5, tak jak żeśmy to analizowali na lekcji, na spotkaniu na lekcji, tylko mogą to być dowolne liczby, tak? No to na tym polu będzie suma tych dwóch, czyli A plus B, tu będzie B plus C, tu będzie C plus D, tu będzie D plus E. No i posuwamy się do góry. Posuwamy się do góry, no i co tu będzie? Tu będzie taki magiczne mam. A plus B plus B plus C, czyli A plus 2B plus C. Tu będzie B plus C plus C plus D, czyli A plus B plus 2C plus D. No a tu łatwo się domyślić. Będzie C plus D plus D plus E, czyli C plus 2D plus E. No dobrze, to jedziemy piętro wyżej. Co będzie tutaj? No, suma tych dwóch. A, 2B i B to będzie 3B. C plus 2C to będzie 3C i jeszcze D zostanie, tak? Czyli A plus 3B plus 3C plus D. No i tak samo tu będzie B plus 2C plus C, czyli 3C, plus D plus 2D, czyli 3D plus E. No i zostaje ten najwyższe pole, no i w tym najwyższym polu będzie taka suma. No i widać, że ta cyfra, ta liczba C wpisana w środkowe pole, w tym naszym wypadku jest wzmocniona najbardziej, tak? Jest pomnożona przez 6 w tej sumie. Te dwie sąsiednie z pól B i D są wzmocnione tak samo i w końcu te skrzydłowe są też wzmocnione tak samo. Tak? W związku z tym, jakbyśmy tutaj rozpisywali sobie te liczby, to jeżeli chcemy otrzymać największą liczbę najwyżej, to tu trzeba umieścić liczbę największą, to jest ta suma na szczycie piramidy ma być największa, tu możemy liczbę największą, tu te dwie mniejsze, przy czym obojętnie, czy tu będzie druga z kolejności, a tu trzecia, czy tu trzecia, a tu druga, no a te dwie najmniejsze musimy umieścić tutaj. No i ten argument jakby jest przejrzysty, jest taki łatwy do wyrażenia. Po to ludzie wymyślili algebrę, żeby między innymi porozumiewać się w ten sposób w tym języku. Dziękuję bardzo.